O, ciężki bosik, dwie fazy. Jakaś szósta próba. Zmieniłem sobie zbroję na bardziej płynięcie, podpalenie i święty ogień lepszy. Także tam moim co miałem, zobaczymy teraz jak pójdzie. Łatwo nie jest, tyle powiem. Kurde, nie ma drugiej fazy. Druga faza jest na ogień, właśnie kurczę, też jest ciężko, bo trzeba mieć na pierwszą ten blask święty, a druga faza ogień jest. Dobra, w końcu się pokona, no. Dlaczego tego nie mknąłem? Bez sensu.
Teraz absolutnie nie. Byłem w defensywie i uciekałem, bez sensu. Masakra jest, masakra to druga faza. Trzeba unikać, szybkość mieć i przede wszystkim mieć no energię tą zieloną. Kondycję, bo tak to stoisz. Yeah.
No niemożliwe, nie uniknąłem tego, no kurde! Daj spokój. Muszę pokonać pierwszą fazę bez Umbralu. I Umbral muszę mieć tam na drugą fazę na tego palącego się, no. Tu muszę perfekcyjnie pierwszą fazę zrobić, wtedy możesz mieć szansę w drugiej. Proste. Proste nie jest, ale da się zrobić. Teraz jest dobrze, teraz ok, bardzo ładnie. No i teraz nie zrobić w drugiej fazie. No, Umbral, ale koniec. Ostatnia energia. No i to jest trudne, naprawdę. Ta ostatnia walka, ostatnia faza drugiej fazy. Trzeba go załatwić, ale łatwo nie jest. Oh!
No, teraz dobrze i nie spieprzyć drugiej fazy, ale źle nie jest. Tragedia. 7 apteczek. Daj pan spokój. Ciężko jest tutaj, ciężko. Teraz dobrze, podwójna ręka, zobaczymy. Thank you.
pięknie, koniec. Stałem i zginąłem. Gdzie tam, nie zdążysz? Ale ciężki bądź, naprawdę.
kurde, koniec, przecież powinien stać. No i tak właśnie trzeba zrobić. Pierwszą fazę zrobić na pierwszym bez umbralu i w drugiej fazie już powinno pójść. No teraz dobrze, ale druga faza, trzeba go rozwalić. No nie wierzę, nie wierzę. Gień skórko bańcu. Dobra, poszedł. Łatwo nie było. Siódmy, ósmy raz. O, jeszcze safe. Bez celu, zdobyto trofeum. Dobra. General safe się zrąbał, okej. Okay. Osąd, zdobyto trofeum. Coś poszło nie tak, zapisz. Kurde, żeby się nie spieprzyło, żeby się nie zrąbało. Dobra, spokojnie, spokojnie, no ale pokonany. Nawet nie 10 prób chyba. Dobrze, poszło. Ale właśnie atakami podwójnymi. W dwie ręce ta broń. Bardzo dobrze. No dobra, lecimy dalej. Promień, promień, tak? Ale promień to już oczyściłem. Aha, to na górze było. Nie no, save'a nie ma. Co jest? Sędzia i kapłanka, strażniczka blasku. To ona jest? To.
Wspomnienie. Dobrze. No i co tutaj? No dobra, oczyszczam promień. Pięknie. Nie wiem, czy dobrze te promienie oczyściłem. 4 chyba. Nie wiem, czy jeszcze jeden został. Sam jeszcze zapomniałem, nie wiem. No wszystko fajnie, tylko gdzie teraz iść? Mam się chyba cofnąć. Dobra, na razie nie wiem. Dobra, wychodzimy z umbralu. To jest to, rozwalone. No i co dalej? Jakieś przejście musi być. Tutaj to rozwalone. Święty granat. Drzwi otwieramy. I co? No i poprosimy jakiś sejwik. To było to, to było tu. No dobrze, mamy. Więc dalsza część będzie w następnym odcinku. Ulepszymy sobie na siłę do 60. Jeszcze zobaczymy. Odpoczynek. Jakie ja w ogóle czary mam, bo nie wiem, zaklęcia. W ogóle nie używam. Bo słabe są. Słabe katalizatory miałem. Tu mam. Co tu jest? Co tu są za czary? To mam, było. To jest energia, żeby ten. Tego nie wiem. Aura blasku. Oczyszczające źródło. No tutaj jest na piekło, na piekło, na piekło. Strażnik umbralu. Może w piekło, ale nie, no 2,8 leveli, 10 plus blask, za dużo, już teraz level jest po 15 tysięcy u mnie, bo mam level 130. Tu mam też to, katalizatory nie zmieniam, znaczy to są amulety. Obrączki też nie wiem, nawet nie patrzyłem. Obrażenia łukami, kuszami. Kuszy też nie użyłem na początku tylko. Pewnie taką kuszę jak się ulepszy na plus 10, to też zabiera z 1000. Strzały różne są. No nic, dobrze. Kończymy grę pewnie w następnych 2-3 odcinkach. Zapraszam serdecznie, dzięki bardzo.